Hej moi drodzy, tak jak obiecywałam ostatnio, nagrałam dzisiaj filmik tanimi drogeryjnymi kosmetykami, bardzo tanimi, bo jest tutaj bardzo wielka przewaga Lovely nad innymi, także kosmetyki są z takiej najniższej półki, większość z nich to kosmetyki ogólnodostępne, jeżeli nie w Rossmanie, to na przykład w drogerii internetowej. Postaram Wam wszystkie kosmetyki się zostawić w opisie na dole, jeżeli macie ochotę zobaczyć, jak taki dzienny makijaż dosyć szybki, tylko trochę przegadany powstał, to zapraszam do dalszej części filmu. Na razie! Dobra, włosy zebrane z twarzy. Jedyny podkład, który według mnie będzie się nadawał do tego testu makijażu tanimi drogeryjnymi kosmetykami, jaki znalazłam u siebie, to podkład AA matująco wygładzający 16-godzinny w odcieniu 103 Light Beige i tradycyjnie nałożę go palcami. Powiem Wam, że podkład jest bardzo kremowy, niezwykle przyjemnie się nakłada, ładnie kryje. Widzicie, mam tutaj taką zaczerwienioną zmianę, która jest zniwelowana, nie tworzy efektu maski. Ja przyznam się szczerze, że nosiłam go kilka razy już na sobie, żeby w ogóle zobaczyć, no, czy moja cera się z nim polubi, czy w ogóle jest sens, że miałam w ogóle go Wam pokazywała, bo wiecie, że ja raczej używam podkładów rozświetlających, takich wygładzających, nawilżających, natomiast nigdy nie sięgam po podkłady matujące, ale tutaj ten dopisek wygładzający przemówił na jego korzyść i dlatego zdecydowałam się go kupić. Nie był drogi, kosztował około 15 zł bez żadnej tam promocji w Rossmanie. Skóra jest po nim bardzo miła, nie wyschła, nie jest tępa i spokojnie da się na nią na przykład nakładać jeszcze jakieś kremowe produkty, bo bałam się, że on tak zastygnie, wiecie, na taką maskę, natomiast nie. I ta ilość, którą sobie nałożyłam, też zupełnie mi wystarczyła. Myślę, że gdybym nałożyła jeszcze jedną warstwę, to krycie byłoby pogłębione i wtedy może ten mat byłby większy, natomiast ona rzeczywiście, ta skóra jest taka, później jak ja przypudruję ją, to ona będzie jakby pozbawiona tego takiego naturalnego blasku, natomiast nie będzie taka, wiecie, matowa, ściągnięta, szara, bez wyrazu, tylko będzie taka codzienna, czyli ta matowość jest taka bardziej dedykowana pod to, żeby ten makijaż się nie wyświecał, niż pod to, żeby jakoś zredukować strasznie wydzielanie sebum. Korektor drogeryjny, który użyjemy w tym makijażu, to jest Liquid Camouflage Lovely w odcieniu prawdopodobnie 1, a on już jest od jakiegoś czasu w moim posiadaniu i niestety ma zdartą naklejkę. Myślę, że jest to kolor najjaśniejszy, ja odrobinę dosłownie nałożę go pod oczy. I to też, wiecie, nie jest tak, że ja używam korektora w codziennym makijażu. Ja używam korektora czasami. Nie wiem, czy słyszycie, mam zamknięte okno, a jest tak potworny wiatr, że cały czas szumi. Dzisiaj jest bardzo złudna pogoda, bo niby jest piękne słońce i niebo bez żadnej chmury, no bo ten wiatr, wiadomo, je rozgonił, ale tak wieje, że przy zamkniętym oknie to słychać, więc w ogóle nie wyobrażam sobie na przykład w jakichś mieszkaniach szczytowych albo w domkach jednorodzinnych, jak musi strasznie to być słychać. Wichura. No i taki rozklepany ten korektor palcami też ładnie rozświetla tą okolicę oka, rozjaśnia ją, może nie tyle rozświetla, co rozjaśnia ją, kryje zasinienia w takim stopniu wystarczającym na co dzień. To nie ma być teatralna, wiecie, maska, tylko taki zwykły makijaż codzienny, a spróbuję sobie jeszcze to zaczerwienienie, które tutaj trochę przebija, posmarować jeszcze tym, wklepać. No, myślę, że teraz lepiej, że teraz ta twarz już będzie taka wyrównana. Długo już mam to zaczerwienienie i za każdym razem, jak wydaje mi się, że już mi się to goi, to jakby powraca. Mimo zmian różnych, czy kosmetyków, czy stosowania jakichś maści leczniczych, taka jakaś upierdliwa forma. No dobra. Czyli mokre produkty do zagruntowania naszej twarzy już są użyte. Puder z ulubieńców, no nie mógł się tutaj znaleźć inny, to jest puder bananowy z Lovely, nie wiem dlaczego ja uparcie mówię, że to jest Vibo. Banana powder, korygujący puder do twarzy, bardzo niewielką ilość, również pędzlem z Lovely do pudru nakładam sobie na całą twarz, łącznie z okolicą oczu. Ten puder, mam wrażenie, delikatnie rozjaśnia twarz, czyli jeżeli nałożymy bardzo jasny podkład i ten puder, to możemy osiągnąć efekt takiej porcelanowej twarzy, wręcz takiego, wiecie, wyglądu jak gejsza. Dlatego nie proponowałabym brać go za dużo, ale on się przepięknie przez cały dzień utrzymuje. Mnie się nigdzie nie zbiera, tutaj gdzieś tam jak mam przesuszone takie skórki w okolicy nosa od kataru. Ładnie ten makijaż utrzymuje.
przez cały dzień, jest idealny też do poprawek, nie zbiera mi się w zmarszczkach pod oczami, tylko weźcie pod uwagę, że ja go nakładam takim ruchem wklepującym i że ten puder, ten pędzel jest niezwykle miękki, więc on tak naprawdę mimo ruchu takiego wklepującego, to on tą twarz i tak przez swoją miękkość delikatnie omiata. Produkt do brwi to maskara, która nazywa się Brow Gel Creator, również Lovely, to jest maskara w odcieniu blond, jedynka. Jasnobrązowa maskara do brwi. I ja nie robię nic więcej, jak tylko przeczesuję. Włoski są delikatnie pozbawione pudrowości, są przyciemnione, delikatnie bardzo usztywnione i ta maskara utrzymuje mi w ryzach brwi przez cały dzień. I bez względu na to, czy ja nagrywam makijaż kosmetykami drogeryjnymi, czy chcę użyć czegoś tańszego, ja tej maskary używam zawsze. Bez względu na to, co tam sobie na tą twarz nakładam, ja tej maskary używam zawsze. Lubię drogeryjne produkty do brwi, nie widzę sensu przepłacania, bo zawsze się u mnie sprawdzają. Chciałam Wam pokazać w tym filmie taki duet, myślę, że dobrze Wam znany, to jest W7 Hollywood Bronze and Glow. Jest to taki zestaw, który ja kupiłam na Kokolicie już jakiś czas temu i on u mnie tak leżał i czekał na dobre dni i zabrałam go ostatnio na wyjazd i bardzo dobrze mi się sprawdzał, dlatego postanowiłam, że w tym filmie również Wam pokażę. Ten odcień brązu jest taki dosyć ciepły i on nie nadaje się do konturowania, tylko do przybrązowienia, takiego ocieplenia rysów twarzy, ale daje bardzo naturalny efekt, ma tak ładny kolor, że wydaje mi się, że nie można sobie nim zrobić krzywdy i spokojnie do takiego codziennego makijażu jest ok. Jest widoczny na skórze, delikatnie ją przybrązawia, tworzy taki subtelny efekt, jakby pozbywa tej, wiecie, płaskości naszej twarzy po tych wszystkich pudrach, rozjaśniaczach i kamuflażach. Więc spokojnie nadaje się na dzień. I ja z premedytacją nie przyniosłam tutaj żadnej palety, bo nawet nie mam takiej drogeryjnej, taniej palety, żeby Wam pokazać. I też nie chciałam tam nic kombinować, więc stwierdziłam, że oko również sobie umaluję tą paletą, tak jak to robię bardzo często, czyli tego rozświetlacza użyję jako cień na całą powiekę. I nakładam go pędzelkiem MAC 217, który mam już od lat. Naprawdę od lat, z nim się nic nie dzieje, to jest fantastyczny pędzel do blendowania i nie zamierzam go zamienić na żaden inny, dopóki będzie żył, to będzie u mnie służył. Ten rozświetlacz jest na tyle delikatny, na tyle pozbawiony drobin i w tak neutralnym kolorze, że on się świetnie nadaje jako cień właśnie taki bazowy pod do takiego codziennego makijażu, w którym ja na przykład nie używam kolorowych cieni i ta paleta świetnie się do tego sprawdza. Jak już jestem pewna, że nie chcę dołożyć nic więcej tego jasnego, to tym samym pędzlem nabieram sobie odrobinę tego bronzera i zaznaczam nim sobie załamanie. Wtedy ten makijaż jest taki spójny. Pokuszę się jeszcze o nałożenie odrobiny tego cienia na dolną powiekę, tym samym pędzlem. Dobra, oczom dam na chwilę odpocząć, bo ja zawsze po takich ruchach przy oku muszę od nich odejść, żeby nie zaczęły mi łzawić. Wezmę teraz róż do policzków, również Lovely Natural Blush w odcieniu 06, to jest mineralny róż do policzków, który często Wam pokazuję w makijażach, bo go bardzo lubię. Ma taki kolor ciemnego, antycznego różu, jak to nieraz jest nazwane. Biorę do tego gruby, taki dosyć szeroki pędzel, to jest pędzel niby do pudru Elite 48. Ja go kupiłam wiele lat temu w Rossmanie i on mi doskonale służy. Czasami nim pudruję całą twarz, czasami go używam do przybrązowiania, a teraz jakoś służy mi do różu. I nakładam sobie jakby na środek policzków i na bronzer odrobinę tego różu, żeby ta twarz dostała trochę, wiecie, życia i energii. I ten róż się bardzo ładnie stapia z innymi kolorami, nie odcina się i dobrze się nosi w ciągu dnia. Nie używam tak bardzo dużo rozświetlacza, ale ten jest tak delikatny i tak subtelny, że nałożenie go na szczyty kości policzkowych, przeciągnięcie go tutaj odrobinę właśnie w stronę tego różu, po prostu nadaje tylko tej twarzy świeżości.
Ja jestem zdania, że wszystkimi kosmetykami, które są dobrej jakości, niekoniecznie drogie, można wykonać spokojnie codzienny makijaż. Jeżeli chcemy jakieś efekty specjalne, dziewczyny używają pigmenty, czy jakieś rzeczywiście rzeczy, które dają taki spektakularny efekt, to może faktycznie lepiej jest sięgnąć po takie marki, wiecie, sprawdzone, trochę z wyższych półek, gdzie rzeczywiście być może składy tych kosmetyków są lepsze i rzeczywiście jakby wydobywają z nich to, co najlepsze, ale do takiego codziennego makijażu mnie jak najbardziej takie drogeryjne kosmetyki wystarczają. Oczywiście, że używam ich zamiennie z droższymi kosmetykami, albo na przykład używam jakiegoś dobrego, droższego podkładu i potem na przykład pudru bananowego z Lovely za 12 zł. Używam na przykład lepszego tuszu, a tańszej, nie wiem, kredki. O właśnie, i teraz chciałam wam pokazać jeszcze liner. Wiecie, że ja bardzo rzadko maluję kreskę, bo widzicie to w filmach, ale stwierdziłam, że przy tym makijażu, który jest tak delikatny, tak bardzo dzienny, to jest taki make-up, zrobimy sobie kreskę tym linerem, który właśnie do tego wykorzystuję. To jest Eveline Cosmetics Precise Brush Liner w odcieniu Deep Black i to jest jeden z najlepszych linerów, jakie używałam ostatnio. Bardzo lubię też Celebrities z Eveline i lubię też linery z Lovely, które mam w kilku odcieniach i wiosną zdarza mi się po te kolorowe linery też sięgać. Tutaj jest taka cieniusieńka, bardzo precyzyjna końcówka. Wiem, że dziewczyny do Kat Von D ten liner porównują. Musiałam go trochę na dłoni rozpisać, dlatego że używałam go ostatnio jakieś 2 tygodnie temu i wydaje mi się, że trochę przysechł. Ja rysuję sobie tylko taką kreskę wzdłuż linii rzęs, nie wyjeżdżam ją poza oko, nie rysuję żadnych jaskółek, chcę po prostu zagęścić linię swoich rzęs. Ponieważ ja używam linera niezwykle rzadko, to moje kreski nie są ani precyzyjne, ani jakieś, wiecie, super równe. Natomiast one po wytuszowaniu dają mi efekt takiego, wiecie, mocniej umalowanego oka. W ogóle muszę się wam przyznać, że ja jak byłam taką młodą dziewczyną i miałam na przykład pierwszą pracę, pracowałam wtedy w sekretariacie i codziennie jakby ten wygląd musiał być taki naprawdę nienaganny, to mnie się ten makijaż właśnie najbardziej kojarzył z kreską i ja czarną kreskę malowałam przez 5-7 lat codziennie. Także kiedyś miałam rękę dobrą do kresek, bo malowałam albo kredką, albo właśnie linerami i naprawdę te kreski wychodziły mi ładne. Natomiast kiedy zrobiłam się starsza, stwierdziłam, że ta kreska jest mi do niczego niepotrzebna, potem mi się wydawało, że ona mi obciąża za bardzo powiekę, kiedy w ogóle weszła moda na te wszystkie takie, wiecie, łyżwy wyrysowane, to ja nie mogłam w ogóle zrozumieć tej mody, bo nie, i nigdy za tą modą nie popłynęłam i wtedy znowu ta kreska jeszcze bardziej mi obrzydła, a później stwierdziłam, że chętnie wrócę i może będę próbować. Chciałam wam pokazać również tusz, który może nie jest najtańszym drogeryjnym tuszem, ale jednak jest to tusz L'Oreala, dostępny we wszystkich drogeriach i stacjonarnych, i internetowych. Ja kupiłam go razem z paletką W7 na kokolita.pl za około 24 czy 25 zł. I jest to taki tusz dwuszczoteczkowy. Pierwsza szczoteczka jest cienka, taka bardziej precyzyjna, a druga chyba jest grubsza, z tego co pamiętam. I ja kiedyś wiele lat temu używałam tego tuszu i byłam z niego bardzo zadowolona. I dzisiaj to jest mój pierwszy raz jakby po powrocie do niego, więc zobaczymy, jak on będzie malował. A kupiłam go dlatego, że większość moich tuszy to są miniatury i one powoli mi się kończą, dlatego stwierdziłam, że chcę jakiś nowy tusz i jak zobaczyłam właśnie ten, to wróciłam jakby wspomnieniami do tego, że on kiedyś był bardzo, bardzo dobry. Dobra, pierwsza warstwa tej jedynki wygląda tak. Specjalnie maluję najpierw jedno oko, potem drugie. Druga szczoteczka jest taka półokrągła. Tusz jest na pewno bardzo, bardzo czarny. To jest taka czerń, która aż bije z oka. Tak wygląda umalowane prawe oko w porównaniu do, wiadomo, tego oka bez makijażu. Ono się od razu otworzyło. Odrobinę musnęłam sobie dolne rzęsy i teraz przechodzę znowu z tą jedynką do lewego oka. Ta jedynka wyraźnie te rzęsy, mam wrażenie, tak rozdziela. Ona je rozczesuje, nie wydłuża ich, nie pogrubia, tylko po prostu rozczesuje. Ta szczoteczka jest taka bardzo precyzyjna.
Widzicie? W porównaniu do tego oka te rzęsy są tylko rozczesane i tylko pokryte kolorem. To są jakby naturalne rzęsy przyciemnione. Oczywiście się tutaj już gdzieś z boku pobrudziłam, więc biorę taki malutki patyczek. Kupiłam je jakiś czas temu w Rossmanie. To jest Eyeliner Silk Touch 200 sztuk i to są patyczki biodegradowalne, takie papierowe, cieniusieńkie, idealne do wszelkich poprawek. No dobra. I teraz ta druga końcówka. I na tej końcówce są, myślę, takie mikrowłókienka, które te rzęsy złapią, odrobinę podkręcą i wydłużą. Też był też taki tusz L'Oreala z dwoma końcówkami. Jedna była biała, druga była czarna i on też był bardzo fajny. To jest taki tusz, którym się można bawić i bawić i ten efekt, im dłużej my będziemy tą dwójką tuszować, będzie bardziej teatralny. Mnie na dzień zupełnie taki efekt wystarczy i już mogę Wam powiedzieć, że świetny. On jest nowy, nie jest ani za mokry, ani za suchy, nie skleja mi tych rzęs, ale myślę, że przy takim dłuższym właśnie wyczesywaniu one nabiorą takiego teatralnego, wachlarzowego wyglądu. A niekoniecznie chcę, bo jest dopiero godzina 9 rano, więc nie chcę, wiecie, wyjść za chwilę z domu z takimi jakby rzęsami 3D. Efekt mi się podoba, jeszcze przez tą kreskę jest potęgowany, także ok. Jeżeli chodzi o usta, to przyniosłam tutaj z drogeryjnych produktów pomadkę Eveline, którą pokazywałam Wam na Instagramie. Zapraszam Was serdecznie też na mój Instagram, chociaż aktualnie nie mam telefonu, więc przez jakiś czas nie będzie mnie tam. 727 Iced Rose, bez sensu Wam tutaj pokazuję z tyłu. To jest taki naturalny, bardzo kremowy, komfortowy produkt z naturalnym kolorem różu, takim podbijającym różowość warg. Seria Color Edition na takim różowym, ładnym, połyskującym etui czarny napis, jakbyście szukały. Te pomadki nie są matowe, nie zastygają. Są bardzo komfortowe, kremowe i świetnie się noszą w ciągu dnia. Są wręcz, bym powiedziała, takie odżywcze i wcale na nią bym nic nie nakładała, tak? Już bym po prostu wyszła z domu. Natomiast chciałam Wam też pokazać ten błyszczyk H2O, o którym mówiłam, dwa słowa w ulubieńcach i odrobinę go nałożę sobie na środek. On się świetnie sprawdza przy matowych pomadkach, natomiast przy tej kremowej po prostu zrobił z tych ust taką mokrą taflę, bo on jest na bazie wody, więc on właśnie od tego jest. Nie zastyga, on się na ustach nie lepi, on daje jeszcze bardziej poczucie takiej pielęgnacji. Ma delikatne drobiny, które się nie mienią, nie świecą, tylko po prostu odbijają światło. Nie wygląda tanio, nie wygląda tandetnie, ładnie pachnie. Sama przyjemność używania, ja akurat przyniosłam tutaj tą dwójkę, natomiast wiecie, on położony na jakąś pomadkę nie zmieni jej koloru, tylko właśnie zrobi z niej taką mokrą, miękką, lepką. Tak wygląda skończony makijaż tanimi, drogeryjnymi kosmetykami, także jak widzicie i tymi z najtańszej półki można się umalować i można wyjść z domu i wszystko jest ok. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie proszę kciuka w górę, bo to zawsze motywuje do dalszego nagrywania, człowiekowi się po prostu chce coś robić, jak widzi, że tych subskrypcji czy kciuków w górę przybywa, także jeżeli jesteście tu nowi, to zapraszam do subskrybowania, do zostawienia jakiegoś komentarza i do zostawienia też kciuka w górę. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę miłego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!